Dzisiaj mieliśmy okazję uczestniczyć w finale drugich ogólnopolskich Dni Bezpiecznego Przedszkola, które zostały zorganizowane w naszym mieście, w Kędzierzynie-Koźlu. Akcja ta jest pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka, pani prezydent miasta Kędzierzyn-Koźle oraz opolskiego komendanta policji. Dzisiaj w imprezie brały udział 4 przedszkola z terenu miasta. Przedszkole numer 9, 10, 18 i 22. Wszystkie te przedszkola uczestniczą w programie Bezpieczne Przedszkole. Mieliśmy okazję zintegrować się. Dzieci uczestniczyły w różnego rodzaju konkurencjach związanych z bezpieczeństwem. Można było zobaczyć, jak świetnie nasze przedszkolaki radzą sobie, jeżeli chodzi o wiedzę i o zadania związane z tym zagadnieniem. Potrafią udzielać pierwszej pomocy, wiedzą, co powinno znajdować się w apteczce. Wszyscy fantastycznie się bawili, wszyscy byli wygranymi. Przedszkola otrzymały piękne pomoce edukacyjne, aby dzieci mogły w przedszkolu uczyć się. Potrzebują tego typu pomocy, bo bez zabawy nie ma nauki w tym wieku. Dzięki firmom wspierającym nasz projekt, takim jak firma Brentag, Brentag S.A., firma Witspaw Mariusz Witamborski czy Stomatologia Cybulscy, dzieci otrzymały cenne upominki. Każde dziecko otrzymało znaczek odblaskowy, kolorowanki. Również bardzo dużo różnych upominków otrzymały od Rzecznika Praw Dziecka, który miał tutaj z nami być, ale niestety ważne inne obowiązki zatrzymały go w Warszawie, ale pamiętał o nas, przysłał piękny list z życzeniami dla dzieci i uczestników tych dni oraz prezenty dla każdego dziecka. Przyszło do mnie ogromne pudło 30-kilogramowe z prezentami i wszystkie dzieci będą miały miłą niespodziankę. Było dużo miłych gości. Również chciałam podziękować Komendzie Policji naszej, kędzierzyńskiej, za pomoc, za wsparcie, za to, że pomagali nam w ciągu tych 4 dni, ponieważ Dni Bezpiecznego Przedszkola trwają 4 dni od poniedziałku do czwartku. W tym czasie były organizowane różnego rodzaju akcje, takie jak sprawdzanie przewożenia dzieci w foteliku. Akcja Jestem Bezpieczny, jeżdżę w foteliku. Sprawdzali panowie policjanci, jak dzieci są przewożone do przedszkola przez rodziców. Były pogadanki, różnego rodzaju spotkania. Również strażacy gościli w przedszkolu, służby medyczne, także bardzo, bardzo dużo się działo. A dzisiejszy dzień jest podsumowaniem tych wszystkich działań. Program Bezpieczne Przedszkole powstał 4 lata temu. Jego autorkami jestem ja, Agata Gabrysz, oraz moja koleżanka Aleksandra Baraniak. Początkowo w programie udział brało 7 przedszkoli z terenu zarówno Kędzierzyna-Koźla, Raciborza, Długomiłowic, Ujazdu. Obecnie dzięki stronie internetowej w programie uczestniczy ponad 400 przedszkoli z całego naszego kraju. Przedszkola od ubiegłego roku program jest objęty patronatem Rzecznika Praw Dziecka i jednocześnie rozpoczęliśmy właśnie obchody Dni Bezpiecznego Przedszkola, czyli przez te 4 dni bardzo dużo się dzieje w przedszkolach. Chodzi o to, żeby pokazać, jak ważna jest edukacja przedszkolna i zgodnie z naszym hasłem Bezpieczny Przedszkolak dziś, bezpieczne społeczeństwo jutro, chcemy pokazać, że to, czego nauczą się dzieci w przedszkolu, zaowocuje w dorosłym życiu. Również ważna jest w tym programie współpraca z rodzicami, bo bez rodziców bardzo trudno jest uczyć dzieci właściwych postaw. W związku z tym przedszkola współpracują z rodzicami, również z różnego rodzaju instytucjami, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci.
Do projektu powstają różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, które są wykorzystywane przez nauczycieli do pracy z dziećmi, tak jak mówiłam, poprzez zabawę dzieci się uczą i potrzebują do tego różnego rodzaju pomocy, które będą je w tym kierunku zachęcały do działania. Spotykamy się, organizowane są różnego rodzaju szkolenia, no a przede wszystkim to, że wszyscy ze sobą współpracują, wymieniają się doświadczeniami poprzez stronę, bo w całej naszej Polsce różne działania są podejmowane i warto korzystać z doświadczeń innych placówek. Lucja Nowak. Jak się przechodzi przez ulicę? Przechodzi się tak, najpierw się patrzy w lewo, w prawo, znowu w lewo, później podnosi się rączkę do góry i się przechodzi.